Siemanko, witajcie w Yes, Your Grace. Ostatnio zakończyliśmy na tygodniu 10. I tu mamy ten podląd. Twoja armia potrzebuje jedzenia i zapasów, aby być w pełni sił i gotowa do bitwy. No właśnie, im więcej masz armii, tym więcej zasobów będzie potrzebne na jej utrzymanie. Aby opłacić utrzymanie wojska, wystarczy kliknąć przycisk zapłać. Koszt zostanie dodany do podsumowania poniżej. Aha, tutaj jest. Dobra. Jeśli nie zapłacisz kosztów utrzymania wojska, stracisz kilku żołnierzy. No, na tym nam raczej nie zależy. Więc tak będzie w ten sposób. Więc zapłacimy jak najbardziej. Teraz tak, tu mamy ulepszenia. Mamy 4. I teraz, żeby to rozsądnie wydać. Bank widzę minus 10. Okej. Co my tu mamy w ogóle? Stajnie. Odblokuje eksplorację 7 dodatkowych lokalizacji na mapie. Pole treningowe. Otrzymaj 10 do armii tygodniowo. A to nam zabierze 35. Nie mamy nawet tyle. Wejdziemy wówczas na stawkę ujemną. To nie tędy droga. Jednorazowo dodaje 5 do poziomu zadowolenia wiśniaków. Jednorazowo. I tu jest 20. Przygotuj generała. Generał będzie dostępny podczas bitwy. Okej. Nie widzę tu żadnego licznika co do ulepszenia tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to mamy czas do wojny. Do bitwy właściwie. A to chyba jest w 50. tygodniu? Coś koło tego? Co prawda rok ma około 52-53 tygodni. I mam nadzieję, że do takiego terminu tutaj będzie trzeba dojść. Na razie chyba tu nic nie będę robił. Mam nadzieję, że nie będzie za późno. Dobra, kontynuujemy. Zapisz, kontynuuj. Tydzień 11. Dobra. Schodzę się. Co my tu mamy? Możemy tu... Aha, nic. Dobra. Tu widzę chyba nic nowego. Okno. Żadnych nowych elementów tutaj nie widzę, żeby to szło. Dobra. Kogo my mamy? Lurs, Pietro, Cedani, Asalia, Wieśniak. Wzywałeś mnie, wasza wysokość. Komp dostępny. Duży ząb, właśnie. Słyszałem o przyprawach. Słyszałem, że przestałeś dostarczać Brans pewne zasoby. Przyprawy, jak sądzę. Tak, podejrzewałem, że rozmawiałeś z Etonem. Handluję moimi przyprawami z Prasis, by zdobyć dotyk szczęścia. Niektórzy nazywają to Dipu-Dapu. O kurde. Ale najbardziej znany jest pod nazwą Pył Wyroczni. Słyszałem o Radowi. Mogę pomóc. Jeśli w zamian ty pomożesz mnie. O? Co to jest ten Pył Wyroczni? Pył Wyroczni? Ma oczywiście zastosowania lecznicze, ale także rekreacyjne. Silnie uzależnia. Jest to szczególnie popularny wśród księży i tym podobnych. Coś tam związanego z duchownym oświeceniem. Ten interes dostarcza dużo złota, ale i w ostatecznym rozrachunku ceną jest ludzkie życie. Nie chcę brać w tym udziału. Szkoda tylko, że tracę kupców. Francis? To daleko. No dobra. Czyli to już nic tu więcej nie mam. Dość już słyszałem. Wasza wysokość, nalegam, abyś pomógł mi
ukrócić plany Etona. Nie kupuj żadnego pyłu wyroczni. A jeśli usłyszysz o kimś, kto próbuje sprzedać pył, nie wahaj się wtrącić go do lochów. Jeśli wydarzy się coś podejrzanego, upewnij się, że dowiem się o tym pierwszy. Aha, czyli znowu. Jeśli postąpisz właściwie, wiedz, że moja armia stanie u twojego boku, gdy rozpocznie się wojna. 200 żołnierzy. Mogę również wspomóc 6 zasobami. Słyszałem, że Eton sprzedaje pył niedaleko wsi Kaski. Pierwszym krokiem we właściwym kierunku byłoby zatrzymanie dostaw. O ludzie. Naprawdę ciężko być królem i podejmować takie decyzje. Przyznacie sami, że nie są to łatwe decyzje. Masz rację. Najpierw porozmawiam z Etonem. Zobaczę, co Lord Eton ma do powiedzenia na ten temat. Tylko nie pozwól, by ten bufon wszedł ci na głowę, wasza wysokość. Okej. Mam ten zwierzący ząb. Znalazłem to w mojej piwniczce na wino. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć? Wygląda na zdrowe zwierzę, bez dziur i odprysków. Nie jestem pewien, od jakiego zwierzęcia może pochodzić. Nie jestem ekspertem w temacie bestii. A co to jest ten nasz postęp? Sprzedaż pyłu, handlarze... Dobra, na razie nic. Na razie wszystko. Jak sobie życzysz, wasza wysokość? Dobra, co tu nasz Andrew ma do powiedzenia? Powinniśmy zaprosić Lorda Etona, wasza wysokość. Upewnijcie się, że to, co mówi Lors, jest prawdą, zanim obrzucimy ofertę sojuszu z Etonem. Etona znajdziecie w panelu sojuszników, powinien tu być w przyszłym tygodniu, jeśli natychmiast wyślemy gołębia. I w sumie to możemy od razu zrobić. Eton, zaproś. Wysłaliśmy. Dobra. Kogo mamy następnego? Pietro. Przepraszam za to, co powiedziałem ostatnim razem, wasza wysokość. Czasami nie potrafię jasno myśleć. Chodzi o to, że ktoś mnie ściga. Ale jak mogę dowiedzieć się, kto to jest? Nie mam pojęcia. Jeśli powiem komukolwiek, kogo znam, to będą wiedzieć, a to jest gorsze, prawda? Jak mogę ci pomóc? Jeśli nie chcesz mi dokładnie powiedzieć, co się dzieje. Wasza wysokość, nie rozumiecie. Powiedz mi, co zrobiłeś, że ktoś chce cię dopaść. Ja tylko widziałem człowieka i... Nie, to nie to. Nie wiem. Nie mogę ci powiedzieć, wasza wysokość. Co jeśli ta osoba słucha? Jezus Maria, jakiś obłąkaniec. Kurde. To uwięzienie to może źle wpłynąć. Więc... Powinieneś wyjść po prostu. Nie marnuj mojego czasu, jeśli nie potrafisz wymyśleć sposobu, w jaki mógłbym ci pomóc. Dobrze, wasza wysokość, naprawdę, nie chciałem cię zdenerwować. Po prostu tak się boję. Nie wracaj tu ponownie. Okej. Zadowolenie, nic się nie zmieniło, to jest plus. Dobra, mamy jeszcze Cetani, Azalię i Wieśniaka. Wasza wysokość? Nie znoszę tego, że Lorsulia już wyjechała. Wyglądała bardzo ładnie w swojej sukience. Wyglądałaby pięknie w każdej sukience. Już za nią tęsknię, ojcze. Czy jak będę brać ślub, mogę założyć tę samą sukienkę? Oczywiście, że możesz, Cedani. Matka powiedziała, że Lorsulia wysłała list i że wszystko w porządku. Odpisałeś jej już? Zapytałeś o Dustiego? Nie, nie pytałem jej jeszcze o Dustiego. Czy mógłbyś proszę zapytać Lorsulię o kota, ojcze? Gdzie śpi? Co je? Czym on w ogóle żyje?
Czy on w ogóle żyje? O Boże. Zapytam ją o Dustiego. Tak, tak, Cetani, zapytam ją o kotka. Ach, dziękuję ojcze, to znaczy wasza wysokość. No, no, no. Ona się bardziej chyba o kota martwi niż o siostrę. No dobra, ale zobaczymy, co będzie dalej. Ojcze, obiecałeś poćwiczyć ze mną walkę na miecze, pamiętasz? Może moglibyśmy później trochę poćwiczyć. Proszę. Oczywiście, przyjdę do ogrodów, jak tylko tu skończę. No dobra, czyli będziemy z córeczką ćwiczenia urządzać. Tak jak obiecaliśmy, w sumie rzecz ujmując. Dobra, wieśniak. Wasza wysokość, ludzie z potworami na sztandarach splądrowali naszą wioskę. Podpalili naszą stodołę. Po chwili płomienie rozprzestrzeniły się na inne budynki. Wioska wciąż płonie. Straciliśmy już większość naszych zasobów. Prześlijcie nam pomoc. No dobra, i co my tu mamy? Zapasy 14. Generała to nie wyślemy, bo nie mamy. Mamy 53. No to chyba to będzie trzeba dać im. Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć, by postawić was na nogi. Mam nadzieję, że to... Wasza wysokość, to bardzo łaskawe. Jestem pewien, że wasze dobre uczynki rozniosą się szeroko. Też mam taką nadzieję, że nie będę na tym poszkodowany. Dobra. Więc zobaczmy mapę. Co my tu mamy? A, kaski są tu. Okej. Okay. Więc tu jak go generał wróci, to od razu go tam wyślemy. Dobra, stajemy. Okej. Okay. I tylko mamy córeczkę w sumie rzeczy. W rzeczy samej. Tak, ojcze. Lorsulia wysłała list. Twoja siostra bezpiecznie dotarła do Atany. Powiedziała, żeby ci się tam spodobało. Jestem pewna, że tak, jeśli kiedykolwiek odpuszczę ten zamek. Mogłabyś opuścić zamek, gdybyś zachowywała się lepiej. Tak, jasne. Kiedy będziesz pisał do Luli, możesz zapytać ją o Iwo? Jaki on jest? Po prostu nie mogę sobie wyobrazić wyjazdu stąd i życie z jakimś nieznajomym mężczyzną. Jeśli zostanie mi trochę miejsca w liście, zapytam ją. Dziękuję ci. Jak tam twoja praktyka? Gotowa? Hej, to było dobre. Ha, wiem. Wow. Za wolno? Ha, ha, ha. Słyszałeś o Cedani? Co się stało? Powiedziałam jej, że powinna znaleźć zwierzaka, który faktycznie może coś robić oprócz bycia obrzydliwym. Od tego czasu zostawia przynętę w ogrodach. O kurczę. Nic się nie pokazywało, więc wzięłam jednego z wypchanych skunksów z korytarza i położyłam go za krzakiem. Wieczorem powiedziałam jej, że coś złapało jej przynętę. Kiedy zobaczyła ogromnego skunksa, niemal tak dużego jak ona, spanikowała. Chwyciła mój miecz, ledwie mogła go podnieść. To było przezabawne. Ciągle uderzała w biednego skunksa, ale i ten ani drgnął. Dobre kurde, żartownisia. Biedna Cedani. Nie skrzywdziłaby zwierzęcia. Matka usłyszała jej krzyki, przyszła i wszystko zepsuła. Cedani się popłakała, gdy dowiedziała się, że był wypchany. Och, Asalio. No weź ojcze, musisz przyznać, że to zabawne. Nie wierzę, że zaatakowała skunksa.
myśli, że potrafi walczyć, ponieważ wciąż widzi, jak biegasz wszędzie z mieczem. Wiem, ciągle mnie męczy, żebym z nią walczyła. Kończymy na dzisiaj. Lepiej sprawdzę, co się ma, jak się ma zdanie. No dobra. Czyli już tego skunksa tu raczej nie znajdę. Nawet go nigdzie tu nie widać. Izba rady. Poroże jelenia. Trzeba tu sprawdzać, co tu się pojawia, bo nieraz może coś być nowego, czego człowiek nie zauważy. Dobra, co dalej? Wasza wysokość! Asalia powiedziała mi, co się stało. Cóż? Po prostu nie przestraszyłam. Po prostu się przestraszyłam i nie wiedziałam, co robić. Na zewnątrz było ciemno, a jego oczy błyszczały. Martwiłam się, że będziesz na mnie zły, bo sprowadzałam potwory do zamku. Więc po prostu wzięłam miecz Asali i... Przepraszam, że zrujnowałam twoje wypchane zwierzę, ojcze. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. To był stary, wypchany skunks i tak zamierzałem się go pozbyć. Byłaś bardzo odważna, ale nie powinnaś więcej biegać po zamku z mieczem, dobrze? Dobrze, nie będę. Do zobaczenia później, kartofelku. No dobra, czyli to co? Nic tu więcej nie mamy. Andry powiedział, że mogę tutaj przejrzeć do wody. Spójrzmy. No dobra, co my tu mamy? Tu mamy ząb. Zasięgnij porady eksperta. Przysłuchaj podejrzanych. Rzeczywiście, porady jak... Nie powiem skąd, dobra. Jak to stąd wyjść? Dobra, niech będzie. Globus. Kupiłem go na rynku, nie jestem pewien, jak dokładny jest, ale ładnie wygląda. Pewnie. Tylko książki, dużo ich. Aurelia to zrobiła. Ten pokazuje co? Ten pokazuje bociana, to godło naszego rodu. Dobra. A jeszcze te poroże? Te poroże pochodzi od największego jelenia z tavern. No dobra. To chyba już nic więcej nie ma. Jeszcze ta skrzynia jest. Nic użytecznego tutaj nie ma. Jedynie kupa śmieci. No dobra. Powracamy. I tu nic więcej nie mamy do zrobienia. Więc wracamy na tron. I podsumowanie. Stan generał. Aha, czyli generał nam wrócił. Minus 9. Czyli 19 zwracamy w każdym bądź razie od naszego dochodu. Trochę sporo, nie ukrywam. Tu jest 45, ok. Podatki i tak dalej. Więc póki co, jak tu dam 30, zostanie nam 15. Jakiś wieśniak przyjdzie o pomoc poprosić i może być krucho. Dobra, zapisz, kontynuuj. Tydzień 12. Dobra, mamy generała, Eltona, Cedani, wieśniaka i ktoś tam jeszcze był. A jeszcze najpierw mamy Enrico. Wasza wysokość, jak idzie nasze śledztwo? Znalazłem ten zwierzęcy ząb, ale nie wiem, jak znalazł się w naszym zamku. Przygotowałem dla nas stół w izbie rady, a na którym możecie przeglądać przedmioty. Powinniśmy zaprosić i przysłuchać lordów. Kto wie, może uda nam się czegoś od nich dowiedzieć. Pamiętajcie tylko, że oni nie zawsze mówią prawdę, wasza wysokość. A skoro już ich zapraszamy, powinniśmy również spróbować zawrzeć sojusze.
No, ten stół już odkryłem, jak widzieliście, więc trochę się spóźnił Andri. Ale dobra, niech raportuje nam najpierw generał. Wasza wysokość, znaleźliśmy małego chłopca. Wrócił prosto do swoich rodziców. Ojciec mamrotał coś o kolejnej gębie do wyżywienia. Nie jestem pewien, czy nie byłoby mu lepiej w lesie. Okej. Dobra, Lord Eton. W czym mogę służyć, wasza wysokość? Słyszałem, do czego potrzebne są te przyprawy. Wasza wysokość, mogę wyjaśnić. Pył wyroczni nie jest niebezpieczny. O ile wiem, ma on zastosowanie bardziej medyczne niż jakiekolwiek inne. To tylko prosty sposób na zarobienie nieco złota. Nie ma znaczenia, czy sprzedajesz pył, czy nie. On i tak trafi do ludzi. Jeśli to my go sprzedajemy, to przynajmniej my czerpiemy zyski. Po prostu przekaż go dalej. Nie przejmuj się ludźmi, którzy go używają. A tak poza tym, mógłbyś bardzo mi pomóc w tej operacji. A jak w zamian zawsze będę do twoich usług. Mam lokalizację w pobliżu wioski Beltois, która ma pewne problemy z miejscowymi. Beltois, a tamten mówił, że kasku sprzedaje. Wyślij agenta w tamtym kierunku, może będzie mógł nam pomóc. Ponadto, jeśli wydarzy się coś niezwykłego, upewnij się, że usłyszę o tym pierwszy. Musimy mieć oko na innych sprzedawców. Jeśli któryś się tu zjawi, koniecznie kup paczkę lub dwie. Będę mógł podwoić twoje zarobki. Jeśli będziesz dbał o moje interesy, a na pewno będę dbać o twoje, dam ci moich ludzi złoto i zapasy. No dobra, tamten daje mi tylko zasoby plus 200 woja, a ten chyba daje mi i kasę, i zasoby, i wojsko. Teraz tak. Albo być neutralnym, albo dać mu nadzieję, albo zrezygnować. Bardziej się między tymi dwoma odpowiedziami zastanawiam. Dobra, może na razie tak neutralnie postąpimy. Nic nie obiecuję. Przynajmniej nie mówisz nie. Posłuchaj. Dam ci coś ekstra za twój wysiłek. Do mojej oferty 230 ludzi dorzucę moje ogary. Aha, 1230, czy on daje nam więcej ludzi. Już miałem zobaczyć, jak tutaj to wygląda. A ogary? Są zabójcze i precyzyjne. Radowianie nie będą wiedzieć, co w nich uderzyło. Och, i chyba właśnie sobie przypomniałem coś z nocy, kiedy zmarł Talis. Na tym etapie byłem całkiem pijany, więc wszystko było trochę rozmazane. Ale widziałem kogoś w ogrodach tej nocy, kiedy wyszedłem podlewać kwiaty. Co? Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, może się tam rozejrzyj. Tak więc nie ma za co, wasza wysokość. Ha! Dobra, to wszystko. Możesz odejść, wasza wysokość. Oferta Etona jest bardzo hojna, wasza wysokość. Z pewnością moglibyśmy wykorzystać jego ogary i armię w bitwie. Ale jak kuszący by nie był, handel pyłem może później powodować problemy. Jeśli zdecydujemy się pomóc Etonowi, możemy być pewni, że Lurs anuluje swoją ofertę. No tak, to na pewno. To jest wybór między jednym a drugim. Kurde. I tu już muszę, widzę, podjąć decyzję. Kurde, ten pył. Dobra. Niech będzie. Pomogę Etonowi. Czy ja za to zapłacę, czy też nie? Zobaczymy.
Złoto, które moglibyśmy zarobić na sprzedaży pyłu, rozwiązałoby wiele naszych problemów. Nasi ludzie byliby szczęśliwsi, gdybyśmy mogli zaoferować im więcej złota. Oczywiście, Wasza Wysokość, w takim przypadku powinniście wysłać generała do Beltois. Niech kupi tyle pyłu, ile na ile tylko Was stać, abyśmy mogli go dać Etonowi i na tym zarobić. Po tym, jak to zrobimy, powinniśmy zaprosić Etona z powrotem do naszego zamku, by sfinalizować umowę. Powinniśmy również mieć oko na wszystko, co podejrzane. Ja bym chyba najpierw do tego kasku wysłał generała i mniej więcej potwierdził informację tamtego, Lursa. Sedani. Czy to nowy zwierzak, którego tam ukrywasz, kartofelku? Faktycznie, coś ona tam ma. Wasza Wysokość, pozwól, że przedstawię ci... Dźgacz! O nie. To jesz! Dlaczego dźgacz? Cóż, chciałam go nazwać Hansen, ale ta nazwa jest już zajęta. Drugą opcją było nazwanie go Gniotek. Ale nie wydaje mi się, żeby odstraszyło to wrogów. Pod spodem ma aksamitny, miękki brzuszek, który można by głaskać i ugniatać cały dzień. Ach, ale z zewnątrz... Na zewnątrz to zupełnie inna historia. Na zewnątrz jest przerażający. Zaciętym dźgaczem. Dobra. W porządku, trzymaj kuja przy sobie, ale go nie zgub i... A będzie krzyczeć. Niech Niepokój się, Boże, trochę tutaj... To nie jest kuj! To dźgacz! Dźgacz ma misję, wkrótce! Kogoś zadźga! O Boże, rozbrajająca ona jest. Przynajmniej będzie miała zajęcie. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. No... Wieśniak. Wasza Wysokość, moja wioska została napadnięta przez bandytów. Te szumowiny są bardziej bezwzględne niż kiedykolwiek, niż ktokolwiek inny. Były ofiary, zabili całą rodzinę. Liczymy na pomoc waszego generała, Wasza Wysokość. Powinniśmy pilnować tych bandytów, upewnić się, że radowianie nie budują kolejnych posterunków. Jeśli są to lokalne bandy, powinniśmy im pokazać, że nie ma tu miejsca na takie zachowanie. Ja pierdzielę, znowu 2 tygodnie? No ale cóż, no nie mamy innego wyjścia, jak nic. Otrzymasz potrzebną pomoc. Mój generał znajdzie bandytów i wymierzy sprawiedliwość. Wiedziałem, że będziemy mogli się zemścić. Dziękuję, Wasza Wysokość. Trochę szkoda, że musiałem wysłać aż na 2 tygodnie. No cóż. Wychodzimy. No. Co my tu mamy? Królewska sypialnia, czyli do żony mamy iść. Kochanie. Nasza córka dotarła bezpiecznie. Wydaje się, że spodobała jej się Atana. Zazdroszczę jej. Atana jest pięknym miejscem. Ich zamek też jest znacznie lepszy od naszego. Mam nadzieję, że się szybko zadomowi. Jestem pewna, że tak, kochanie. Kiedy do niej napiszesz, powiedz jej, że przesyłam im obojgu najlepsze życzenia. Zapytaj ją, jak sobie radzi z tymi wszystkimi nowymi rzeczami i co robi bez swoich sióstr. Naturalnie, nie chcę pisać jej całej książki. Zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję, kochanie. Czy my już nie rozmawialiśmy o tym? Znalazłem kilka wskazówek, które mogą nas doprowadzić do osoby, która stoi za śmiercią Talisa. Co znalazłeś? Ząb zwierzęcy. Ten ząb zwierzęty to
bardzo egzotyczny przedmiot. Nie ma smoków w pobliżu tawern. Strażnik znalazł go w piwnicy na wino. Może pochodzić od kupca lub kogoś, kto wcześniej miał do czynienia z dużymi bestiami. Może zanieść do łowcy. Zanieść do łowcy. Sprawdź, czy będzie wiedział, skąd dokładnie pochodzi ten ząb. W zamku nie ma łowcy. Poproszę Andriego, aby rozgłosił, że chcemy kogoś takiego zatrudnić. To wszystko, co znalazłem. W porządku, zostanę tutaj. Okej. Jeszcze bym tutaj do tych ogrodów się przeszedł. Kwiaty. Że tu coś niby było. To Eton mi tylko mówił. Te ludzie sprawiają, że miejsce pachnie. Dobra. To bardzo uspokajające. Nic dziwnego, że nasze dziewczynki lubią się tu spędzać czas. Tu też co kwiaty. Pęknięcie. Ta kostka bruku wygląda, jakby została przesunięta. Gdybym tylko miał pod ręką coś ostrego i cienkiego, aby to podważyć. Miecz będzie za gruby, to musi być coś mniejszego. Ha. Okej. Tu chyba nic innego nie ma. No dobra, to pęknięcie mnie tylko interesuje. Coś mniejszego niż miecz. Czy jemu coś... Jak mogę pomóc, wasza wysokość? O! Napiszmy list do Lursuri. Oczywiście, co mam napisać? Oczywiście pierwotnie zapytamy o kotka. Zapytaj ją o kota. Powiedz jej, że Cedani ciągle mnie pęczy. W porządku, wasza wysokość. Napiszę do niej list. Powinniśmy spodziewać się odpowiedzi w ciągu kilku tygodni. Czyli nie jestem w stanie kilku tematów podjąć w jednym liście. Cóż. Okej. Czyli tak, tego nie mamy. Mamy gołębia, więc może... Możemy zaprosić kogoś. Czyli to kogoś z tych nowych. 120, 300, 180, 150. Może po kolei zaprośmy. Jovan. Niech będzie. No dobra, i mamy tutaj kolejny. 37. Czyli wzrosło nam o 8. A że generała teraz nie mamy, to też na tym zyskujemy. I teraz tak, mamy tu 51. 20. Chyba to zrobimy. To jest stać. Więc na razie możemy to zrobić. O. No i dobra. I na tym tygodniu zakończymy ten odcinek. Akurat 30 minut minęło. Tak jak celuję w te odcinki czasowo, więc widzimy się w kolejnym odcinku w następnym tygodniu. A tymczasem dziękuję. Oczywiście proszę jak zawsze o łapki, komentarze pod odcinkiem, jeżeli macie jakieś sugestie co do tutaj rozwoju sytuacji. I zapraszam na następny odcinek. Dzięki, hej. Do zobaczenia.